miałam 10. sesję Rady Gminy Lomarzu w dniu 30 grudnia 2015 roku. Proszę Państwa, po zapoznaniu się z listą obecnych radnych stwierdzam kworum dzisiejszego posiedzenia. Rada w dniu dzisiejszym może podejmować decyzję prawomocnie. Po stronie dochodów i wydatki zresztą też zwiększyliśmy o taką samą kwotę 206 981 zł. Złożyły się na to pieniądze otrzymane z KOWR-u na budowę drogi 30 tysięcy, odzyskany VAT z tytułu rozliczenia inwestycji na ośrodku zdrowia 84 012. Mówię o tych większych kwotach na razie. Oprócz tego w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych zmieniły się wielkości. Chciałem dodać tylko, że te projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez czwarty rzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeżeli chodzi o projekt uchwały budżetowej na 16 rok, i również pozytywnie, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019. Szczegółowo wszystkie wydatki i dochody były omawiane na komisjach ostatnich, natomiast tak mówiąc ogólnie, określa się kwotę planowanych dochodów w budżecie gminy w kwocie 15 054 583 zł, natomiast planowanych wydatków budżetu gminy na kwotę 15 129 667 zł. W tym planowana kwota deficytu 75 084 zł. Tworzy się rezerwę w kwocie 78 835 zł. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 65, projektu uchwały budżetowej na rok 2016? Proszę o podniesienie ręki w górę. Wójcie, spotykamy się na ostatniej sesji roku 2015 w gminie Łomazy. Sesja dość ważna, bo budżetowa, ale tych ważnych tematów jest kilka w dzisiejszym programie sesji. Zgadza się. Dzisiaj właściwie sesja jest dość ważna, bo jednocześnie zamyka rok 2015, można powiedzieć. Są ostatnie zmiany w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej, ale jednocześnie dzisiaj uchwalamy budżet na rok 2016. Już jesteśmy po komisjach, których jakby no, zgodnie został ustalony ten budżet. Jeżeli chodzi o inwestycje, które będą w przyszłym roku, to takim dużym projektem, oczywiście pod warunkiem pozyskania środków z PROW-u, będzie przebudowa drogi tutaj w stronę Ortela, czyli miejscowości Studzianka. Jednocześnie dalej będziemy chcieli pozyskać środki z FOGR-u na dokończenie ulicy Słonecznej i Wesołej. Oczywiście wodociągujemy gminę, także te miejscowości, w których brakuje. Napisaliśmy wniosek do RPO i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo będziemy robili dokumentację na chodniki, dwa takie kluczowe, czyli na ulicy Brzeskiej i w Dubowie, oraz napisaliśmy jeszcze wniosek do Ministerstwa Kultury na wymianę dachu w tym właśnie budynku, w którym jesteśmy, czyli budynku dawnej szkoły, GOK-u i biblioteki. Na dzisiejszej sesji również będzie taki temat związany z zamknięciem dwóch filii zespołu szkół w Łomazach, a mianowicie filii w Dubowie, w której już tak naprawdę od 1 września nie ma dzieci w ogóle, i w Studziance, w którym na tą chwilę jest tylko 6 dzieci. Budżet na ten rok. Czy gmina jest zadłużona? Jak wygląda spłata zobowiązań na przyszły rok? Plan jak wygląda? Jeżeli chodzi o zadłużenie, to mamy obecnie kredyty w kwocie ponad 4 miliony złotych. Na bieżąco spłacamy te zaciągnięte. Niektóre są terminowe do 2022 roku, więc nie ma też możliwości wcześniejszej spłaty, to po prostu są terminowe. Staramy się po prostu nie zaciągać kredytów na bieżące jakby utrzymanie, tylko na inwestycje, jeżeli będą takowe. Praca na komisjach, czy jakieś inwestycje, które no, były jakieś ważne, palące, nie udało się ich wpisać, ale może w dłuższej perspektywie będą do wykonania w kolejnych budżetach na przykład? Myślę, że każdy gdzieś z radnych pewnie jakiś niedosyt będzie czuł, bo chciałby na pewno dużo więcej, ale na tej komisji ostatniej myślę, że ten przyszły rok tak zgodnie został ustalony, także na następne lata będziemy myśleli o następnych inwestycjach. Pytam o tą Studziankę. Kijek i marchewka. Kijek to ta szkoła, marchewka to ta droga. O tą szkołę dopytam. Jakie były koszty? Rzeczywiście to jest taka kula u nogi gmin, te takie małe szkoły, które drogo kosztują?
Znaczy powiem tak, no tutaj trzeba też spojrzeć na jakby czynnik społeczny, prawda? Jeżeli chodzi o koszty utrzymania szkutwili w Studziance, to był koszt ponad 200 tysięcy złotych rocznie. Tam było dwóch nauczycieli, była obsługa, był palacz również. No natomiast tutaj część rodziców przyniosła dzieci do Łomas i zostało na tą chwilę szóstka. Trójka w pierwszej klasie, trójka w klasie trzeciej. No i tak od przyszłego roku ta trójka będzie i tak w Łomazach już, bo nie ma w Studziance klasy czwartej. Droga jako nagroda. Znaczy, mamy nadzieję, ponieważ no tutaj to są środki z PROW-u, to będzie uzależnione od naszego wniosku i od punktacji, jaką otrzymamy. No, liczymy na przychylność Urzędu Marszałkowskiego, no i składamy oczywiście ten wniosek, mamy nadzieję, że ta inwestycja w przyszłym roku się uda. Na razie pomysłów na te budynki nie ma, które pozostają puste w tym momencie. Część budynków w poprzednich latach, tych po szkołach, została sprzedana. No niestety też jest tak, że nie zostały w pewnym stopniu zagospodarowane. Niektóre budynki no, chcielibyśmy przeznaczyć na, powiedzmy, z przeznaczeniem na przykład na dom seniora, powiedzmy, czy też terapii zajęciowej. Będziemy się starali w najbliższych latach to też realizować. Przystępujemy do głosowania na projekt uchwały nr 64, to jest wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Budżet jest, można powiedzieć, że skromny, aczkolwiek inwestycje przewidzieliśmy. No, taką priorytetową ma być budowa drogi przez Studziankę do Ortela, która jest w fatalnym stanie. No, chcielibyśmy to zrobić. Jeżeli się uda, będziemy bardzo zadowoleni. Kolejnymi jakimiś ważnymi inwestycjami, które już są w tym roku zapisane w budżecie? Warto by wymienić. Ponadto chcielibyśmy rozpocząć budowę dalszą wodociągowanie gminy. To też jest sprawa priorytetowa, ponieważ mieszkańcy bardzo często zwracają na to uwagę, że ta woda bieżąca jest potrzebna. Sołtysi już tam coś sygnalizują, co by chcieli zrobić z tych pieniędzy, które dostaną? Tak, przede wszystkim drogi, a także remont świetlic, w ogóle poprawę jakości życia mieszkańców w danych sołectwach. Ale jaki jest odbiór w gminie tego, że no, szkoła z bogatą tradycją, no jednak przychodzi do historii od przyszłego roku, tak prawdopodobnie będzie. No cóż, no chyba trzeba to uznać za znak czasów, po prostu tych dzieci jest coraz mniej, i nawet sami rodzice dochodzą do wniosku, że większa placówka ma większe możliwości i po prostu lepszy start później tym dzieciom zapewni. Zresztą tak czy inaczej, tam pozostała tylko szkoła podstawowa klas 1-3, czyli tak czy inaczej od czwartej klasy te dzieci chodziłyby do Łomas. No cóż, w chwili obecnej po prostu będą chodziły już praktycznie od przedszkola. Rachunek ekonomiczny wskazuje na to, że niestety, ale dla trójki dzieci utrzymanie szkoły no, nie jest zasadne. Dlatego też no, myślę, że tutaj podjęcie decyzji przez Państwa radnych jest jak najbardziej uzasadnione na tak. Pani dyrektor, do tej pory szkoła w Łomazach miała dwie filie. W Dubowie formalnie i również formalnie w Studziance. Choć ta w Dubowie została wygaszona wcześniej, to dopiero dzisiaj na sesji Rady Gminy Łomazy przyjęli ostateczną decyzję, że te filie w Studziance i w Dubowie zostaną zlikwidowane. Jak to wygląda w rzeczywistości? Co się zmieni? Co z dziećmi? Co z nauczycielami, którzy pracowali? No i co z samą szkołą w Łomazach? Jak dalej? Co dalej? Przyjąć, czy była w stanie przyjąć wtedy uczniów z Dubowa ewentualnych i tych kilkoro ze Studzianki? To nie jest duża liczba, ale jak to wygląda? Tak Więc jeśli chodzi o szkołę w Dubowie, ona praktycznie przestała istnieć 1 września 2015 roku. Rodzice podjęli decyzję o przeniesieniu dzieci do naszej szkoły. Ponieważ była to tylko 16 uczniów, nie było żadnego problemu z przyjęciem tych dzieci do klas, które zostały utworzone u nas w szkole. Jeśli chodzi o szkołę w Studziance, tam na chwilę obecną uczy się 6 uczniów. Jeden nauczyciel pracuje z tymi dziećmi, 3 uczniów jest w klasie trzeciej i 3 uczniów w klasie pierwszej. Jest to klasa łączona, oddział łączony. Praca, no myślę, że trudna, bo duża różnica wiekowa tych dzieci. Dlatego też wchłonięcie
dzieciaków do naszej szkoły nie będzie żadnym problemem. I nie wiem, jak będzie z etatem nauczyciela, bo trudno mi w tej chwili to przewidzieć. Będziemy się starali jednak znaleźć godziny tak, żeby nauczyciel ze Studzianki pracował w Łomazach. Jeśli chodzi o Dubów, z Dubowa nauczycielka też została zatrudniona u nas w przedszkolu. Czyli zostają Łomazy, silna szkoła, silna jednostka i chyba jeszcze Chuszcza. Tak, Chuszcza jeszcze się trzyma. I myślę, że w tym roku no, nie będzie żadnego zakusu likwidacji, także pozostanie tą szkołą oddzielną. To podsumujmy, ile dzieciaków w Łomazach, ilu nauczycieli? Może się pomylę, ale jest to liczba powyżej 500 uczniów w Łomazach i 58 nauczycieli.